Na wystawie Instalacja czy Obiekt prezentujemy prace z kolekcji muzeum. Część z nich, ze względu na wymogi architektoniczne, trudność montażu oraz wymiary, nigdy wcześniej nie były prezentowane w Mocaku. Instalacja jest wynikiem rozbicia dzieła sztuki. Powstaje poprzez zestawienie przedmiotów, często specjalnie wykonanych lub gotowych, z przestrzenią. To, co najważniejsze w przypadku instalacji, to relacje. Relacje między poszczególnymi elementami lub metodami wprowadzonymi przez artystę, a przestrzenią. Obiekt jest natomiast wynikiem rozszerzenia definicji rzeźby. W tym wypadku artyści często rezygnują ze szlachetności materiału. Artyści lubią przekraczać granice mediów, stąd mamy do czynienia z dziełami, które balansują między instalacją a obiektem. Wystawa w zakresie wyrażonym tytułem analizuje płynność mediów w sztuce współczesnej. Prezentowane prace nie są podporządkowane żadnemu tematowi ani problemowi. To, co istotne, to ukazanie możliwości krytycznych i analitycznych, jakie kryją się w instalacji i obiekcie.